zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki odnowienia, Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Euromax Foods oferuje szeroki asortyment niebywale smacznych mięs, wędlin i wyrobów delikatesowych, doskonałych wypieków z naszej piekarni oraz wszelkich innych słodkości, ciast i tortów, jak również mrożonek i wielu importowanych z Polski produktów. Skąd ta siła jest? Bardzo proszę, a jak masz na imię? Mateusz. Dobrze, Mateuszku. Otworzymy ci konto. Weźmiemy tylko dokumenty od twoich mamy. Konta dziecięce, młodzieżowe i studenckie są wyjątkowo atrakcyjną ofertą finansową Polskiej Credit Union. Codzienne transakcje całkowicie zwolnione z opłat za serwis, wyższe oprocentowanie depozytów, bezpłatny dostęp do konta za pomocą karty ATM. Studencka linia kredytowa z oprocentowaniem Prime plus 1%. Więcej informacji w podziałach i na stronie internetowej Credit Union. Okręg Toronto KPK informuje, że obchody 73. rocznicy mordu katyńskiego i 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędą się w niedzielę 14 kwietnia. O godzinie 11 w kościele świętego Kazimierza na Roncesvalles odprawiona będzie msza święta za pomordowanych w Katyniu i ofiary katastrofy smoleńskiej. Bezpośrednio po mszy świętej przemarsz pod pomnik katyński, gdzie około godziny 13 odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem tych tragicznych wydarzeń, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i apel poległych. Koło Toronto Związku Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia, że w środę 17 kwietnia o godzinie 12 w kościele Chrystusa Króla przy 3674 Lakeshore Boulevard West w Etobicoke odprawiona zostanie msza święta w intencji pomordowanych w Katyniu i innych sowieckich obozach śmierci oraz ofiar katastrofy smoleńskiej. Poczty sztandarowe mile widziane. Fundacja Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego pod tytułem A Day with Edgar Carret w czwartek 18 kwietnia o godzinie 12 w Innis Town Hall przy 2 Sussex Avenue na Uniwersytecie Torontońskim. Edgar Carret jest pisarzem izraelskim polskiego pochodzenia, mieszkającym tak w Tel Awiwie, jak i w Warszawie, gdzie jest właścicielem najwęższego domu na świecie. Informujemy Państwa, że w dniach od 19 kwietnia do 1 maja w Laurier Gallery przy 113 Jefferson Avenue w Toronto czynna będzie wystawa malarstwa Wojciecha Macherzyńskiego pod tytułem Ascending Falls. Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zaprasza na 7. doroczny bal Heart of Gold w sobotę 20 kwietnia o godzinie 19 w Banquet Royal Hall przy 5080 Timberley Boulevard w Mississaudze, niedaleko skrzyżowania z Tomkiem. Do tańca gra zespół Polanie. Wytworna kolacja z winem i deserem. Występy artystyczne, loteria. Dochód z balu przeznaczony zostanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Polsce. Klub piłkarski Interpol zaprasza na bal sportowy 20 kwietnia o godzinie 19 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Do tańca gra zespół Impuls. W cenie biletu kolacja z winem i zimny bufet. Loteria. Główna wygrana 50-calowy telewizor ofiarowany do loterii przez firmę Roofing Medics. Bilety w Centrum Kultury oraz w sklepie Eddie's Meat and Deli Market. Informujemy Państwa o nadchodzącym niepowtarzalnym recitalu Leszka Długosza, legendy krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami, który wystąpi w Ottawie 26 kwietnia o godzinie 19 w Center Point Theatre, w Montrealu 30 kwietnia o godzinie 20 w Teatrze Maison de la Culture
przy 4200 Rue Ontario Est oraz w Toronto 5 maja o godzinie 17 w domu SPK przy 206 Beverly Street. Organizacja Przyjaciół Harcerstwa przy Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie zaprasza na wiosenną zabawę w sobotę 27 kwietnia od godziny 19.30 do 2 w nocy w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Świetna rozrywka z pyszną kolacją i porywającymi do tańca rytmami zespołu Non-Stop. Bilety pod podanym numerem telefonu oraz w niedzielę 14 i 21 kwietnia po mszach świętych w sali pod kościołem świętego Maksymiana Kolbe. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na niezbędne remonty stanic harcerskich na ontaryjskich Kaszubach. Golden Voices. Wielki koncert galowy 27 kwietnia w Toronto z udziałem ponad 100 wykonawców. Gwiazda światowych teatrów operowych Małgorzata Walewska. Rewelacyjny tenor Wasyl Grocholski, sopran Holly Chaplin i bas Maciej Miecznikowski, lider grupy Leszcze. W programie światowe przeboje oraz wybuchowa mieszanka opery i muzyki pop. Gra Celebrity Symphony Orchestra maestro Andrzeja Rozbickiego. Golden Voices. Bilety Piast, Pegas, Husarz, Polimex i Kantor. Info www.rozbicki.com. Wielki koncert galowy 27 kwietnia w Toronto. Rada dyrektorów Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zawiadamia, że 68. walne zebranie członków odbędzie się w sobotę 27 kwietnia o godzinie 15.30 w audytorium parafii Świętego Kazimierza przy 154 Roncesvalles Avenue w Toronto. Roczne sprawozdanie finansowe, raporty oraz wszystkie wymagane materiały informacyjne są dostępne w oddziałach Credit Union i na podanej stronie internetowej. Zawiadomienie Komisji Wyborczej Credit Union. W sprawie obsadzenia dwóch wakatów w Radzie Dyrektorów w wyborach 2013 roku ustalone zostało, że liczba kandydatów jest równa liczbie wakatów. W związku z tym wybory do Rady Dyrektorów nie odbędą się, ponieważ kandydaci przyjęci będą przez aklamację, podpisała Elżbieta Lis, przewodnicząca Komisji Wyborczej. Koło nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie zbiórki funduszy na pokrycie kosztów remontu systemu ogrzewania i klimatyzacji w domu SPK przy 206 Beverly Street w Toronto. Wpłat na ten cel mogą Państwo dokonywać we wszystkich oddziałach naszej Credit Union na konto nr 106704 lub przesyłać czeki z dopiskiem ogrzewanie i klimatyzacja na podany na ekranie adres. Za przekazane dotacje mogą Państwo otrzymać zaświadczenie do odpisu podatkowego. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się pieśnią w wykonaniu znakomitej śpiewaczki Małgorzaty Walewskiej, która 27 kwietnia weźmie udział w koncercie pod tytułem Golden Voices, życzę Państwu słonecznego i udanego weekendu. Do zobaczenia.